Dochodzimy do naszego mini ronda. Po lewej stronie świątynia z odpoczywającym, czy też leżącym Buddą. Tutaj zdjęcia rodziny królewskiej. A po prawej stronie taki coś a la mały Kreml, tylko że tak powiem w innych barwach. To jest właśnie Pałac Królewski, do którego zmierzamy. Szmaragdowy Budda. I tak sobie idziemy. Jest godzina 8:05. Pałac otwierają o 8:30. Ale musimy wejść o wyjście zidentyfikować, bo jakoś ja nie widzę. Tu coś jest otwartego chyba. Tu mamy następną fotografię upamiętniającą ojca króla. Prawie ołtarz. A my szukamy wejścia. Patrzcie, jaka kolejka. Strażnicy są. Znaczy wartownicy, nie strażnicy. Zobaczcie, kolejeczka. Z jednej, z drugiej strony. No, z tej, z tamtej. No, jesteśmy na terenie. Chyba na terenie na razie Szmaragdowego Buddy. Ale jeszcze nie widzę kas biletowych. Niestety asystentka została zawrócona przez strażnika, bo miała chustę na ramionach. A wymagany jest co najmniej, że tak powiem, t-shirt do połowy łokci. Szybko poszło. Jeszcze nie ma 9:30. Mamy już bilet za 500 batów. Chodzimy jakby do zakazanego miasta. Tych posągów jest 12. To jakszowie lub giganci, którzy szczegą 6 bram świątyni. Giganci to postacie z eposu Ramakien, a każdy z nich wyróżnia się kolorem skóry i koroną. Każdy olbrzym ma około 5 metrów wysokości i wszyscy ściskają przed sobą buławę. Są posągi, ale zobaczmy jeszcze do freski pod arkadami. Bo warto. Freski mi się zawsze podobały. I podobają. Tak precyzyjnie oddane są te sceny rodzajowe. Murale. Takie epickie. Te malowidła ścienne są namalowane na 178 panelach.
Murale na ścianach galerii przedstawiają cały cykl eposu Ramakien, opartego na indyjskiej Ramayanie. W sumie murale rozciągają się na długość ponad 2 kilometrów. No, to się trochę tak ciągnie, widzę. Ale naprawdę robią wrażenie, zwłaszcza te postacie wyzłacane. Perspektywa rzucona pięknie na ścianę. Bardzo mi się to podoba. Takie bez jaskrawych kolorów, zgaszone kolory są. No robi to wrażenie. Jedną strzeli. Teraz przyjrzyjmy się detalom. Zobaczcie, to są zwykłe kafelki. No tutaj te narożniki to już trzeba na zaprawie odpowiednią formę i kształt, żeby to się komponowało do całości. Tu mamy następnych strażników. Nie mówię o tych kobietach, ale tutaj jak się odwrócimy, zaraz mamy Majarart, ten z lewej. I tu z prawej mamy Viron Yunbang, się nazywa. Zobaczcie, tu jest pięknie, wygląda jak ozdobny meczet. Tu bardzo ciekawe drzewo uformowane z tymi korzeniami przybyszowymi. Tu zobacz, jakie dziwne postacie, jakieś wojownicy, wojownicze koguty. Tantimabird. Teraz zobaczcie. Tu się nam wyłania niebieski obiekt z niebieską elewacją. No ale tu jest przepiękna wieża udekorowana. Naprawdę misia. I filmujemy dalej. Teraz zdobi 7 par postaci mitologicznych wykonanych z brązu i złoconych płatkami złota. Są to pół zwierzęta, pół ludzie, istoty niebieskie, które według tradycji zamieszkiwały mityczny las Himavanta. A tu jest jeszcze ciekawsze, bo tą czeli, która jest z prawej strony, zaraz się odwrócimy, otrzymują wojownicy. Cali, że tak powiem, w brokacie. Bardzo misternie zrobieni, ozdobieni. To jest Gilded Chedis się nazywa. Tepnora Singa to jest ten posąg. Na wszystkie obiekty można padać słońce w odpowiedni sposób, ale zobaczcie tu do góry, aż razi po oczach. I tu mamy symetrycznie obok drugą złotą czeli, która jest podpierana u podstawy przez wojowników. I tu mamy następnych wojowników przy wejściu, szczegących wejście.
Zobaczcie. Ile szkiełek w kolumnach. Ale zobaczcie, jakie są poręcze. I tu ogon idzie do góry. Ogon jest z granatowych. W kolorze granatu są szkiełka. A tu są udekorowane 5 głów smoka ze skrzydełkiem, żeby nie było. To Pramondop, to repozytorium świętych tekstów, no czasami tak, nazywane biblioteką. Obecna konstrukcja została zbudowana przez ramę pierwszego. Pramondop ma tylko jedną komnatę. Podłoga pokryta jest matą splecionej srebrnej tkaniny. Po środku wnętrza znajduje się bardzo misterna szafka z rękopisami inkrustowana masą perłową, zawierającą wszystkie 84 tysiące rozdziałów Tripitaki. Przed nami świątynia Wat Pra Kaef, znana również jako świątynia szmaragdowego Buddy. Jest najświętszą świątynią w Tajlandii i ważnym miejscem pielgrzymek tajskich. Znajduje się najbardziej szanowany wizerunek Buddy w Tajlandii, szmaragdowy Budda. Posąg znajduje się w Ubosot, czyli w sali święceń, wzniesionym w drugiej połowie XVIII wieku, po tym jak król Rama I ustanowił Bangkok nową stolicą Siam. Bo się trochę gubię. Oczywiście fotografie rodziny królewskiej muszą być. Jesteśmy przed skarbem narodowym Tajlandii, czyli przed szmaragdowym Buddą, którym jest zakaz fotografowania i filmowania. To takie coś jak w Polsce, po prostu obraz matki częstochowskiej w Częstochowie. Tak można to interpretować. Posąg szmaragdowego Buddy, czyli Pra Kaef Morakot, ubrany jest w strój ze złota i drogocennych klejnotów. Jest umieszczony na bardzo ozdobnym, podwyższonym ołtarzu. 66-centymetrowy posąg w mudrze medytacyjnej jest wyrzeźbiony z jednego kawałka ciemnozielonego jadeitu. 3 razy w roku, na początku letniej, deszczowej i chłodnej pory roku, król podczas ceremonii zmienia strój szmaragdowego Buddy. Zobaczcie teraz. To właśnie podstawę Ubosota zdobi złoty rząd 112 garud. 112 garudów i każdy z nich trzyma w szponach 2 węże nag. Są pozłacane płatkowym złotem i inkrustowane szklaną mozaiką. Tutaj mamy dzwonnicę małą. Też obsypaną szkliwiem. Nie jest taki tak ładnie wygląda, ponieważ to już jest zakurzone. Nie jest to czyszczone na bieżąco. I już taka
Platyna się robi na tym. Ale całość zdobienia robi wrażenie. Tu też jak w obudowie mała czeli. Wejdźmy bliżej. Idziemy do następnej części. Ta sakralna część jest już obejrzana, a teraz idziemy już. Wielki Pałac to kompleks budynków, których budowa rozpoczęła się w 1782 roku, kiedy król Rama I zdecydował się przenieść stolicę Tajlandii z Thonburi na obszar znany jako wyspa Ratanakosin po wschodniej stronie rzeki Hao Phraya. Cały kompleks otoczony jest murami o długości 1900 metrów. Tu po lewej stronie widzimy kompleks mieszkalny De Pramaha Montian, który jest w remoncie. W obszarze szmaragdowego Buddy mieli się granatowe takie ciemne dach. Tu mamy właśnie Grand Palace, się wyłania po lewej stronie. A to przed nami to Chakri Maha Prasad Hall. Po podróży do Singapuru i Jawy w 1875 roku król Rama V sprowadził dwóch Anglików, architekta Johna Clanicha i jego pomocnika Henry'ego Rosa, którzy zaprojektowali i zbudowali nową siedzibę króla. Budowę rozpoczęto w 1876 roku. Król chciał mieć całkowicie europejską budowlę z kopułami, ale pod naciskiem swojego głównego ministra król zdecydował się dodać złocone iglice i tajskie dachy. Lądy. No robi to wrażenie, robi. Tu może nie ma tak dużo tych świecidełek, ale to jest taka architektura europejska, takich dworów dużych. No ale oczywiście zadaszenie i zwieńczenia dachów. Nawiązuje do takiego stylu khmerskiego. Tu taka hacjenda. Kapie od złota. Zobaczcie, że po bokach są jakby dłonie. Na tych niższych poziomach dachu. A tu przepięknie z kolei obsypana ceramiką, posypką ceramiczną. Oczywiście zachowując wzory, jakieś formuły, motywy wejścia-wyjścia. To Dusit Maha Prasad Hall. Obiekt ten również zawiera salę tronową. Zobaczcie, jak pięknie tu się odznaczają okiennice, okna zdobione z zewnątrz. Ten piękny, mały, złoty pawilon to Abhorn Fimok Prasad Pavilion. To obiekt zbudowany za czasów króla Ramy IV. Służył zarówno jako miejsce do przebierania się w
którym król zmieniał swoje regalia podczas wchodzenia do Mahaprasad, jak i jako platforma do montażu królewskiego palankinu. I tu jest przepięknie obsypaną ceramiką wejście z wieżyczką. Bardzo kosztownie jest zrobione. My przesuwamy się dalej. Po lewej stronie Grand Palace. Piękna, malutka pagoda. Cała ozłocona. Przed Grand Palace'em tutaj z prawej strony, a tutaj już koło nas jest następny budynek z pięknymi okiennicami. My idziemy dalej. Przez to piękne wejście w Arpowicy stoją. Sobie. A my kierujemy się już do wyjścia. Bo muzeum nas nie interesuje. Przynajmniej mnie nie interesuje. I w zasadzie to wszystko. Niby ładne, ale jakieś takie czuję, nie, dosyć. No ale, że tak powiem, główna atrakcja zaliczona.